Cześć, witam was w kolejnym odcinku. Zagrajmy w kapoński jumping i kontynuujemy sobie naszą serię. Zaczynając od turnieju czterech skoczni i reklamy mojego drugiego kanału, na który was zapraszam do zostawienia tam subskrypcji, żeby być na bieżąco z nowymi filmami, które pojawiają się bardzo rzadko, więc nie będę wam zaśmiecać kartę subskrypcji, a wydaje mi się, że są bardzo ciekawe. Play. Reklama niczym w radiu. A nawet się nie przygotowywałem. Jestem zaskoczony. Chyba tak umiarkowanie kiepsko. 128 pierwszy? Mnie teraz słabiej. I wiecie, 21. A, bo to była kwalifikacja, jak zwykle. W kwalifikacjach oczywiście musi być pierwszy, no bo przecież to jest tak bardzo istotne, żeby być na górze. Ojejku, zamachałem za bardzo tą nartą w powietrzu i trochę mi się nie poleciało za daleko. 29, nie jest źle, nie jestem ostatni. Gapa, tak, jestem Gapa. ...99,05, ładnie. Oczywiście, no bo kwalifikacje, no to jakby miało być. Chociaż 18. Więc ładnie poskakali tutaj. Tylko jakie cuda tu w powietrzu odwaliłem, ale odległość była taka jak zawsze. Ciekawe, ciekawe. No teraz chyba za bardzo pionowo leciałem i przyblokowałem trochę. 15 tylko. Level up! Pięknie. Trening. Mogę? Nie, ale tu mogę. ...129 na K220, to chyba nawet w miarę, okej. Okay. Dexterity, technika, stręcz. Dajmy stręcz. W siłę! Innsbrucka. On tak nagle się przykleił do tego. 135? Byłbym pierwszy. Ja nie mogę. Znaczy nie wiem, czy byłbym, bo tam był chyba 168. No ale jednak. ...99, wybicie i 18 tylko. Oj, tu mnie tak podniosło w pewnym momencie, bałem się co to się stanie. Jest rekord, odległość taka sobie, bo tu mieli po 149, więc... Ale przy 149 wylądować? Coś nie czuję tego. Ile ta skocznia miała? Chyba 125, no nie? Nie. Albo coś, ale na pewno coś koło tego. I 119,5. Ojoj, bardzo źle. 36 miejsce. Level chyba szybko rośnie, tak mam wrażenie. Dobra, lecimy dalej z Pucharem Świata. Bo no bo co innego. Nic innego za bardzo nie mogę. Tutaj ponaprawiam, bo już dużo było zepsute. I lecimy. ...98, 135. Ładnie. Pierwsze miejsce. Jej. 0 powtarzalności. Ojejku, teraz to już w ogóle. Niby wybicie podobne, a odległość tragiczna.
I teraz już w ogóle nie... Aha, bo teraz spóźniłem. No to teraz miał prawo nie chcieć lecieć. Ale morale nie szczypnęły ich jeszcze tak mocno. Jest tylko tam taki piksel niepewności. No teraz chyba było całkiem przyzwoicie. 138, pierwsze miejsce. No oczywiście kwalifikacji to jest podstawa. Te moje skoki są przeciwieństwem mnie. W kwalifikacjach, czyli tym takim jakby pierwszym wrażeniu, robię bardzo dobre pierwsze wrażenie. A później już jest tragedia. A ja robię odwrotnie. Ja robię lipne pierwsze wrażenie. Tak mi się przynajmniej wydaje. A później jest... Nie jest też jak tutaj pierwsze wrażenie. Znaczy nie jest do końca odwrotnie jednak. No bo aż tak dobrze nie jest. Ale na pewno lepiej niż pierwsze wrażenie. Tutaj jest takie zostawione mała niepewność, no bo lepiej nie oznacza, nie mówi ile lepiej. Więc jak jest pierwsze wrażenie tragiczne, lepiej już może być po prostu mniej tragicznie, ale dalej tragicznie. To było bez sensu. Jak wynik w tej pierwszej serii. Dlaczego nie leci? Przecież 82%, powinien wyżej wyskoczyć. O co chodzi z tym wybiciem? Tam jest jeszcze jakiś magiczny ruch ręką trzeba wykonać, którego nie widzę? ...117,5 i to mi daje piękne 36 miejsce. Wreszcie te kwalifikacje są takie jak powinny być. Żeby się zakwalifikować. A teraz pasowałoby dobrze skoczyć. Czy dobrze? To nie wiem, ale chyba lepiej. Nieco? O, 26. Czyli w sumie lepiej. Ewidentnie ta skocznia mi nie służy. Chyba zbyt pionowo leciałem, bo teraz miałem gorsze wybicia, zrobiłem rekord skoczni. Swój. A to znaczy, że też dalej kiepsko, bo ja rekord tu miałem tragiczny. Zakopane! Mam wrażenie, że mam dość kiepskie wrażenie. Wydaje mi się, że mam dość kiepskie wspomnienia z Zakopanego, ze skoczni tutaj. Okej, nawet nie patrzyłem, na którym miejscu byłem. Zakopane. Okej, zielono chyba sięgnąłem. Zabadziłem. Jestem 25. Masakra. Ja już w tym... Co ten pociąg? Pociąg trąbił, jakby się dławił. I przez to spóźniłem wybicie. 25, 52. Ogólnie jestem już w World Cup 25. Aha, tu ładnie spadłem. Punktów 192. W ogóle mi nie przybywa. Są ogromne różnice pomiędzy punktami, między pierwszymi pięcioma miejscami, a później. A żeby się w ogóle nie udaje na podium wbić, tylko w kwalifikacji, więc... No jest źle, jest źle, jest bardzo, bardzo źle. Teraz było dobrze, ale to kwalifikacje, więc musiało być dobrze. A jakże, siódme. Nie było rewelacyjnie, ale było dobrze. Ale fajne chmury. Chyba ich tak nocą nie widać. Teraz też tak. O, rekord. Ale 15. Rekord i 15. To świadczy o moim poziomie. Tylko w sumie nie wiem na ile... Ja kiepsko skaczę, na ile gra jest niezbalansowana, bo tego też nie jestem w stanie
określić, bo to nie jest jakiś... Musiałbym jakieś inne serie oglądać czy coś. Bo jednak gdy nie robi tego studio, tylko jakoś tam jedna osoba. Czym się pod tym podpisuje. I nie ma zbytniej aktualizacji z tego co wiem, z tego co zauważyłem. To jest to ryzyko, że ten balans nie jest do końca taki jak powinien być. Trzeba by pogadać z innymi osobami, które w to grały. I wymienić się doświadczeniami i spostrzeżeniami. To 32,5. W sumie ogólnie nie ma co ufać grom, gdzie jest są statystyki do rozwijania. Bo w grach zależnościowych, jak są statystyki, które poprawiają nam nasze jakby osiągnięcia, no to tak nie wiadomo co to tam kiedy na co oddziałuje i co wpływa. W skokach narciarskich 2006 było tyle fajnie, że jak się było widać po prostu, że się trafi w te kreski, to się trafi. Jak się trafi, to się maksymalnie ma ze swoich statystyk wyciągnięte wyniki. Jeśli się nie trafi, to trzeba się sobie oczyć na siebie. Tutaj nie jest to takie jednoznaczne i jasne. Dobra, jak to wygląda? Jeszcze zostało Sapporo. To tak, na pewno już przegapiłem, właśnie sobie teraz uświadomiłem, że na pewno przegapiłem trening. Za dużo skoczyłem, a jakże. Więc dwa treningi, dwa Sapporo. I by było na tyle. Tragedia. %80 i odległość 190 metrów. Tak przyzwoicie. A daleko poleciał ten pasek. No i to były takie skoki, że to nie ma co komentować. I to by było na tyle w tym odcinku, także komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Cześć!